Zdrowia, szczególnie dla żołnierzy amerykańskich, tych, którzy są zrekrutowani. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No jak to śpiewają, do woja marsz, do woja, a ty nie płacz, miła moja. No w Ameryce wojsko jest w zasadzie ochotnicze. Nie ma przymusowego wojska, nie ma tej służby podstawowej wojskowej. No doświadczenie uczy, że w zasadzie z niewolnika nie ma pracownika, no i z przymusowego żołnierza też nie ma dobrego żołnierza. Najbardziej to się okazało właśnie w Wietnamie, szczególnie wśród Murzynów, kiedy Murzyni kompletnie no, mówili, że to nie jest ich wojna, że oni jako czarni nie będą walczyli z żółtymi, także nie bardzo się w to wciągali. Nie bardzo widzieli, że to chodzi o kapitalizm i komunizm. No ale nie czuli, że ta wojna do nich należy. Murzyni ogólnie też nawet nie walczyli za bardzo w czasie wojny secesyjnej, czyli w wojnie, która była o niewolnictwo. No ale to tak tylko na marginesie, taka statystyka, takie informacje, takie fakty, które ludzie po prostu obserwowali i mówili. No i wojsko teraz, armia, czyli w zasadzie piechota, no bo w Ameryce są trzy działy, oddziały, czyli jest armia, wojska lądowe, marynarka, czyli wszystko, co na wodzie, no i Air Force, czyli lotnictwo. No i te wszystkie trzy, no wojsko, wydziały wojska szukają swoich ludzi. Ciekawe jest, że na przykład i lotnictwo, i piechota, i marynarka mają swoje, powiedzmy, samoloty, ale te samoloty, no to one też są robione dla własnych wymagań, no i nie ma koordynacji, także to jest ciekawostka. Karabiny też nie było koordynacji. Oni starali się, Ameryka jako starała się to rozdzielić. Tak jak są politycznie, ustawodawcze i w zasadzie wykonawcze, no to w wojsku się podzielili na trzy. Nie za bardzo jest współpraca. No ale armia, piechota, lądowe, wszystkie te wojska potrzebuje ile ludzi? No potrzebuje 60-70 tysięcy ludzi rocznie. Potrzebuje zrekrutować. W tym roku mają plan 68 tysięcy ludzi dla samej armii. No i nie wiedzą co robić, no bo w zeszłym roku planowali 69 tysięcy, planowali w zasadzie 75 tysięcy, a uzyskali tylko 69 tysięcy. Także w tym roku starają się, mają plan mniejszy niż to, co osiągnęli w zeszłym roku. No i w Chicago powiedzmy jest taki plan czy działanie, że się zorientowali, że w zasadzie to trzeba bardziej konkretnie podchodzić. Aż jak konkretnie? No już nie tylko na miasto, ale na dzielnice. Na dzielnice i te atakują, czy tam propagują werbowanie ludzi do wojska w szkołach. W szkołach przychodzą, no w średnich szkołach, no bo trzeba mieć 12 lat ukończoną, trzeba mieć szkołę średnią, żeby się dostać do wojska. Finansowo jak to jest? No dostają $20 000, czyli 52 tygodnie na 40 godzin, powiedzmy, to by było 2000 godzin, czyli $10 na godzinę. No tyle, tylko że jeszcze do tego dostają WIKT, opierunek, no i ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli wytrzymają ten swój kontrakt, no a powinni, podpisują ten kilkuletni kontrakt, no to oni podchodzą później przez całe życie jako weterani. Jeżeli oni wytrzymają tam ileś lat, no to później, jeżeli już są po służbie, czy jeżeli coś się z nim popierniczy w życiu, no to podchodzą pod te ubezpieczenie wojskowe. No nie jest to najwyższe ubezpieczenie, najlepsze, no z tego względu, że to jest kolosalna maszyna.
maszyna, też kolosalna maszyna biurokratyczna, no i jak w każdej państwowej instytucji, jak w każdej państwowej maszynie, jest po prostu bałagan. No ale jeżeli ktoś skończył tam 18 lat i zdecyduje się podpisać kontrakt, no to nie idzie od razu do wojska, tylko po paru miesiącach po prostu idzie, jest wysłany, wrzucają go w kamasze, no i zaczyna służyć. W Chicago konkretnie, no to w tych dzielnicach hiszpańskojęzycznych zobaczyli, że dużo ludzi, zorientowali się, że dużo ludzi nie orientuje się, że żołnierz zawodowy, no to może mieć rodzinę, no i na noc wracać do domu. No tyle, tylko że jeżeli zostanie wysłany na jakąś tam wojnę, to nie. No ale ta służba taka codzienna, dopóki nie jest na froncie, no to może mieć dzieci, może mieć żonę i tak dalej. No oczywiście, że jest ryzyko, jeżeli będzie wysłany w jakieś akcje i coś tam się stanie i zginie, no to nie jest to najlepsze. Dlaczego młodzi nie chcą iść do wojska? No teraz to zawsze jest powiązane z pracą, tak? Jeżeli nie ma pracy, no to ludzie szukają takiej słodkiej posadki. Wtedy, kiedy wysyłali właśnie ludzi do Iraku, do Afganistanu, do Kuwejtu i tak dalej, no to były straszne płacz i zgrzytanie zębów, że oni poszli do wojska, żeby dostać, powiedzmy, szkołę, żeby dostać ubezpieczenie, żeby dostać uczelnię i tak dalej, i tak dalej. No i dużo płakało, że po prostu poszli do wojska, żeby mieć jakiś benefit, a później kazali im strzelać. No teraz tłumaczą, że to nie jest tak, że każdy dostaje karabin za 3 dni po jakimś szkoleniu na poligonie i biegnie kopać okopy albo że strzela z okopów. No tłumaczą, że potrzeba dużo ludzi, potrzeba w informatyce, że potrzeba w kuchni, że potrzeba nawet w muzycznych grupach jakichś. Także że jest, jest bardzo dużo najróżniejszych miejsc czy funkcji czy pracy, gdzie ludzie mają tą swoją państwową posadkę. No ci, którzy trafią powiedzmy do strzelania, no ale to trzeba mieć predyspozycję, no jak ludzie są wysyłani na linię frontu, czy na jakieś takie gorące miejsca, no to bardzo często w jakichś zasadzkach, nie zasadzkach, no to faktycznie tam giną powiedzmy pielęgniarze, kobiet starają się tam nie wysyłać na linę frontu, wiadomo dlaczego, tak? No ale co zrobili w tym Chicago? No w tym Chicago, jak popatrzyli, to mówią, że jednak trzeba wysyłać ludzi podobnych do tych, których będą rekrutować. Czyli zaczęli wysyłać tam kobiety, zaczęli wysyłać właśnie murzynów, zaczęli wysyłać hiszpańskojęzycznych, zaczęli wysyłać polskojęzycznych, no bo Polacy też, szczególnie w Chicago, reprezentują dużą grupę społeczną, ale przypuszczam, że Polacy wychowani od czasu powojennego zawsze utożsamiają, powiedzmy, wojsko z socjalizmem, a socjalizm z tą jednopartyjnym systemem politycznym i to było, powiedzmy, takie prawe ramię PZPR. No i ludzie nie mają zaufania. Polacy nie lubią, nie chcą chodzić do policji, nie chcą chodzić do wojska. No i co jest najgorsze, to jest to, że nawet nie chcą się angażować w polityce. I to jest to, co moim zdaniem PRL zniszczył w wielu Polakach. No i później jak ludzie nie byli żołnierzami, policjantami, nie byli w polityce, no to następne te pokolenia również nie będą
w policji, w wojsku, w polityce i tak to się wszystko ciągnie. Irlandczycy, kiedy przyjechali do Ameryki, no to oni pierwsze co robili, no to szli właśnie do wojska, do policji, do polityki. Dużo, dużo bardziej na tym wyszli Polacy. Polacy zawsze tylko pracowali ciężko i odkładali, i starali się być użytecznymi Amerykanami w Ameryce. No, część oszczędzała, czy tam wracała, ale nie mieliśmy tego społecznego jakiegoś takiego podejścia, żeby poprawić sobie żywot, no i być jakimś użytecznym dla Ameryki. Także Polacy werbują Polaków. 60 tysięcy, 68 tysięcy, no jest to sporo na 320 milionów ludzi. Jeżeli doda się faktycznie kilkadziesiąt tysięcy jeszcze w marynarce wojennej i jeszcze kilkadziesiąt tysięcy w lotnictwie, także to są spore ilości. No, armia przestała podpisywać czy dawać takie zezwolenia, no bo bardzo często tam jakieś w ramach wyjątków przyjmowali do wojska, no bo mówili, że no nie musisz spełniać tego czy tamtego, no ale to się powolutku zdegenerowało, tak jak w każdej sytuacji, kiedy nie dostają się najlepsi, tylko po prostu ci, którzy tam jakoś się wcisną, no i przestali wydawać te zezwolenia na jakichś wyjątkowych sprawach, no bo armia już zaczęła mieć reputację, że po prostu to jest, za dużo jest platfusów w wojsku i że to wszystko, całe to wojsko to jest jedna wielka przykrywka dla no budżetówki, tak? Wojsko to jest takie pośrednie, jak urzędnicy w ratuszu, czy urzędnicy w każdym mieście pracującym, czy urzędnicy na uczelniach, no to żołnierze mają podobny, podchodzą pod budżetówkę, bo oni są opłacani z podatków państwa, no mają słodką emeryturę. Jeżeli tam się jakoś prześlizną przez te wojsko, nie są w oddziałach, gdzie są wysyłani, żeby powiedzmy zabijać, bo wtedy to z reguły tam bardzo często właśnie są zabici i giną, no to jeżeli przetrzymają te 10 czy 20 lat kontraktu, no to później w wieku tym emerytalnym, no to mają dobrą jakąś emeryturę dodatkową. Jest też takie Gwardia Narodowa, powiedzmy, no czy Coast Guard, czyli obrona wybrzeża czy granic, i tam mają rezerwę, także że ludzie tam od 18 roku do 30 chyba 4 roku życia mogą się zdecydować i jeżeli są zwerbowani do wojska, no do jakichkolwiek tam sił, no to mają coś takiego, że jeżdżą na poligon na 4 tygodnie w roku, no i co każdy miesiąc jeżdżą na jeden weekend, czyli piątek, sobota, niedziela, co miesiąc i cały miesiąc, tak, także to jest takie dodatkowe. No, oni mogą być wysłani poza granicę Ameryki, żeby walczyć, no ale to jest też jedno z tych, z tego ryzyka żołnierza. Także taka jest sytuacja wojskowa. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też? Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek. Polecaj, jeżeli możesz. I do następnego.